Witam serdecznie, drogi widzu, na kanale Szoteł. Kto nie subuje ten pała, zapraszam was oczywiście na twitch.tv/diabeł6. Odbywają się codzienne transmisje na żywo. Dzisiaj oglądamy prawdziwy Lombard, kolejny raz, odcinek 118. Tam w ostatnim odcinku trochę pochrzaniłem, bo źle kliknąłem. Jakiś starszy odcinek, znaczy młodszy odcinek obejrzeliśmy. Ale to nic, no po prostu przeskipowaliśmy trochę historię. Dlatego mogliście być zdziwieni ostatnim odcinkiem, ale to nic. Był pracownik Lombardu, się dzisiejszy film nazywa. 118. Materiał. Aha, tak trzeba zajechać odwiedzić. Trzeba zajechać odwiedzić. Jak koń pod górę się tam nazywał, Jonasz? Co mamy? 150 któryś? iPhonik 11? 11. 11. I to jest, co to jest? To jest kontroler generalnie do bijatyk. A do jakiej konsoli? Z tego co, znaczy jest domyślnie trójka, czwórka, ale czytałem na Reddicie chyba, że z piątką też działa. No ale to w co się na przykład gra? Jakiegoś Tekena, Street Fightera, Mortal Kombat. Wygodnie na tym? Mi akurat nie. Ale grają. Ale... Nie, no są ludzie, co na to nie, jak tym napierdalają. To jest taki malutki dla amatorów, nie? No, ciekawe. Te normalne takie to już są tej wielkości budy po prostu. Kurczę, coś takiego widziałem w jakichś starych grach właśnie było, że tam gdzieś siedzieli. No to na podstawie generalnie tych automatów starych. No. Ile to w ogóle kosztuje? Nowe chyba ze 120. Będzie warte? Uwagi? Hori? No i zaraz zobaczymy. Bo to na sprzedaż wszystko, tak? Nie chcę zostawiać ani na sprzedaż. Pod zastaw? No, wala mi się to mówię, zbędę się. Weźmiemy sobie po modelu, bo coś mi tutaj wskakuje. Ja to myślę, żeby zestaw joysticków widzieć i zacząć latać w jakichś gierkach? Innego w ogóle mi to wyskakuje. Najłatwiej to chyba wyskoczy po Hori Mini Stick. Gdzieś tam w jakichś archiwów, ale archiwum Allegro coś tam było. 199 zł to nowe kosztowało. Dawno temu. W jakimś sklepie, dawno temu. A tutaj widzę, że też mi wyskakuje Amazon, eBay. No to generalnie w dużej ilości miejsc było dostępne. Tylko ważny jest ten dopisek stick, bo przy samym Hori Mini to wyskakuje taki mały padzik. 130 zł gdzieś używany był wystawiany na Allegro. Aktualnie nie ma żadnego dostępnego, z tego co widzę. No to może zostawić, że zejdzie. Sobie... Też nic nie ma. Nie ma nic? Opatrzyłem dzisiaj, to było nawet. Pisywałeś jak? Hori? Hori Mini Stick. No to jest, no. To nawet po 50 zł. Ale to jest ten sam? Powinien być chyba ten sam. Wydaje mi się, że tutaj to... Nie będzie sensu tego w ogóle sprzedawać, ani kupować. Za dwie dychy nie chcecie nawet? No jak to ma leżeć? To te dwie dychy to ja ci pociągnę na tym iPhone'ie. Od razu powiem, nie wiem czy będziecie zainteresowani, bo w tym iPhone'ie głośnik do rozmów przy słuchawce trochę harczy. Harczy? Harczy. Przy rozmowie? Przy rozmowie. Bylibyśmy zainteresowani, tylko cena będzie od razu troszkę niższa, nie? Jestem podatny na negocjacje. U mnie to leży, bo się przerzuciłem na 13 w tym roku. I na dobrą sprawę od marca to w sumie leży w pudełku. Jak bateria serwis też, 78%. To jest 64 giga? Kurwa, bardzo mocno zruchana jak na 11. 64, no. 64. No wizualnie nie jest jakiś tam zajechany. No nie? Tam na rogach obdrapany, tam jak dobrze się spojrzy na ten główny wyświetlacz, tam jakaś jedna taka czy dwie ryski były. Ale to trzeba się naprawdę przyjrzeć. Na zdjęciu nawet nie byłem w stanie ich uchwycić. Ładuję. Czyściłem jeszcze gniazdo specjalnie wczoraj. A co, też to już było? No zasyfione po prostu już. Mm-hmm. Taki urok. Ja sobie wrzucę kartę. Spokulus. Ile myślałeś mniej więcej, żeby dostać do niego? Powiem szczerze, nie mam pojęcia, po ile takie uszkodzone. Kusiło mnie powystawiać na jakichś grupach serwisowych na Facebooku, ale mówię, mam się tłuc z tymi ludźmi. Mówię, mogę przyjechać tutaj. Masz telefon przy sobie? Mam. Mogę do ciebie przedzwonić? Jasno. Wyjdziesz? Za ten, żeby... Żeby ten głośnik zobaczyć. No dobra, ja spoko. Sprawdzę jak ten głośnik. Czekaj sekundę. Znasz swój numer? Mhm. Podaj. Dobra, dzwonię. Zobaczymy jak to wygląda. Halo? Cześć, Jarbuś, cześć, cześć. A tu w tym stylu. No nie, jakoś nie jest. A czekaj, jeszcze sobie głośnik tylko sprawdzę. Nie, no nie jest źle, jest okej. Okay. Dobra. Nie, no spoko jest. Nie jest źle. Delikatnie tylko tam. Co prawda da się go jeszcze trochę podgłośnić, tam w ustawieniach pamiętam, była to opcja w accessibility chyba, żeby ale ten głośnik... Ale idzie się dogadać. Idzie się dogadać. No, to jest najważniejsze. Delikatnie jest takie jakby, ale to nie jest jakieś tam jakby... No. Pewnie jakby to dobrze tam przeczyścić, to by było dużo lepiej. Może być. A sam taki głośnik patrzyłem chyba 35 zł chyba sam głośnik kosztuje. No ale to jakiś zamiennik pewnie. Jakby to nie tak, jak no oryginalny tam oryginalnie, żeby ci to wymienili porządnie, to chyba to... 2,5 stu. No właśnie. Jak a jeszcze serwis. Baterie też tu, serwis mamy już, 78%. Tak. Myślę, że tak no z 500. Spoko. Myślę, że mógłbym 500 zrobić. Spoko. Ostatnio sprzedaliśmy za 800.
wszystko nam było w nim ok, no poszedł, nie? Także myślę, że ten też by gdzieś tam za 700 spokojnie mógłbym. Spoko, bardzo, bardzo dobra cena. Robimy 5 stówek? Robimy. Ale to sobie odpuścimy, dobra? Spoko, luz. No bo to ja dam ci dwie dychy i będzie mi to tu tylko leżało, nie? A mamy zobaczyć. Chyba, że za dychy. Ale to już nie, to nie chodzi o to, że za drogo, tylko będzie chodzi leżeć. O to, że będzie leżeć, nie? Ja wiem, ja pracowałem w Poznaniu 1,5 roku w Zielonych. Wiesz, jak to byłby chodliwy towar, to bym to od razu wziął, nie? Bez problemu. Wiem, o co chodzi. Pracowałem w Zielonych 1,5 roku w Poznaniu. A pracowałeś też w Lombardzie? Czemu tylko 1,5 roku? Bo dostałem inną ofertę. Aha. To mówię... A jak ogólnie się pracowało przez 1,5? W Poznaniu zależy... chyba więcej jest takich cięższych ludzi. W Poznaniu to jest rzeź po prostu. No właśnie. No, większe miasto, nie? Przecież ja pracowałem jeszcze w takim miarę luźnym miejscu. Jak mam znajomego, który na całodobówce pracuje. No. Czyli idzie na 8 rano, o 8 rano następnego dnia wychodzi. Ja pierdolę, co jest? Kurwa, 24 godziny pracujesz cały czas? No, to dopiero jest przyjemne. Bo tam normalnie te Lombardy są 24, nie? Jeden jest tylko. Jeden jest tylko w całym centrum Poznania. A, w Poznaniu jeden. Pozostałych im się nie opłaca. Kurwa, ile tam meneli musi do jebanych przychodzić, daj spokój. Jeszcze w Poznaniu? No, to tam przez tą nocną może się dziać dużo, nie? Znaczy, zależy od dnia. Czasami, wiadomo, przychodzą cyganie złoto zostawiać, jak w kasynie im braknie. Aha. A czasami mogą sobie pospać po prostu w nocy, jak mają jakieś tam... Pewnie polówka. Jakiś dzwonek też jest, nie? Jest, jak zamykają drzwi, po prostu jest dzwonek normalny. Daj mi tylko dowód twój. Ale normalnie jest okienkiem? Czy luźny przelot? Powiem, nie byłem tam nigdy w nocy. Ale w tym, co ty pracowałeś? Ja normalnie tak jak tutaj. A, to, że jeszcze taki większy punkt. Tam tu magazyn mieliśmy, że Chryste Panie. No my tu już trochę ciasno mamy. Tak się w ogóle zdziwiłem, że wy tych towarów nie macie powystawianych na stronie. W 99%. No my mamy w 1% wystawione chyba. No. U nas to było, jak o 13 nie wystawiłeś zaległości, to kierownik już dzwoni, czemu to wisi, nie? My wystawiamy od najdroższych na Allegro. Dużo też towaru takiego mamy, na przykład narzędzie jakieś, co schodzą tu nam na miejscu, to po co mamy to wystawiać, skoro to tu na punkcie się sprzeda? Płaci. No tam takie narzędzia pierdoły, to będą schodzić na tym punkcie cały czas, nie? Prowizje, wysyłka i to wszystko pakować, robić zdjęcia. Mieliśmy absolutnie wszystko powystawione, każdą jest sztukę towaru. Możesz. Ale mieliście tyle towaru? No to dobrze wam szło. Ja samych laptopów pamiętam, miałem chyba w szczycie z 15 sztuk, jak tam pracowałem. No to też laptopy, zobacz. Kubki laptopów, tutaj jakieś tam pudełeczka. No może 15 aktualnie nie mam? A nie, będę miał, bo tam jeszcze 3-4 się z tyłu resetują, czekają. Plus jeszcze my tam mieliśmy 4 takie witryny duże na zewnątrz. Jak tu macie takie tutaj, te w holu. To mieliśmy jeszcze wyższe, 4 na samym dworze, nie? Plus jedna taka duża narzędziówka w środku, plus półki za plecami. Sprzątanie tego to była rzeź. A wymiana cenówek, to jeszcze witryna od południa, najgorzej. Więc cenówki po tygodniu już były żółte. Blakły, nie? Takie się... Także pozdrawiam kolegów z poznańskich Zielonych Lombardów. Wiem, że niektórzy oglądają. Pewnie tak. A to jest takie zboczenie, nie? Że jak ktoś pracuje w Lombardzie, to będzie oglądał teraz Lombard kurwa cały czas. To jest tak samo jak tirowiec napierdala w tirki, jak jest poza robotą. Dobra, to dowód ci oddaję. No dobra, czyli iPhone'ika robimy 5 stówek na sprzedaż. 5 stówek na sprzedaż. Dobra. Pamiętasz mniej więcej jak z baterią było? Trzymała jeszcze tak, gdzie ją wytrzymywała? Czy zależy jak dużo się używało, ale tak powiedzmy do tej 16-17, jak dużo używałem, to jeszcze w miarę tam coś tam trzymało. No, dobra. I zresetowałeś, tu go widzę, nie ma nic? Jest do zera wszystko. Dobra. Wylogowany iCloud. Oficjalnie jeszcze konfigurację przebolałem, żeby. No widzę, ale hasła nie ustawiałeś. Nie, nic, jest na czyściutko. Kartę można włożyć i będzie śmigać. To mówisz, jakiegoś klienta tutaj miałeś? Tak. Jest przedstawicielem handlowym. Jest tak jeżdżę. Byłem jeszcze dzisiaj w Choszcznie. A w jakim temacie? Tekstylia dekoracyjna. Jakieś pościele, obrusy, firany. A takie coś. No, dziwne bardzo. Jeździsz? Pokazujesz, prezentujesz? No, sprzedajesz. Znaczy sklepy zaopatruję. Na dywanie lata. Sklepy. Myślałem, że jesteś takim, wiesz, co jeździ, pokazuje jakieś... Nie, to bym się zastrzelił chyba. Spotkania jakieś organizuje. Garnki do firanek jeszcze. No. Coś w tym stylu. A pamiętam, jak w którymś tam odcinku przynosili wam te gary. Filipiaka. No. Do nas też przynosili. Tutaj mi zaraz podpisze, się zaświeci. Malowareczka tu jeszcze przeżyła, czy już nie? Nie. Nie ma. Cały czas z niej korzystam. No, zazwyczaj tak jest, teraz już nie dostałeś do 13, pewnie. Nie dostałem, dlatego zostawiłem sobie kostkę z 11. Mówię. W 11 jeszcze dawali kostkę? Ale ja. Kurwa, myślałem, że już nie dawali, myślałem, że od dzisiaj... Od 10? Chuj wie. To będzie dla ciebie. Póki jeszcze dobrze działa. Dobra, to dzięki wielkie. No. Trzymaj się. I miłego dnia. Dzięki za mnie, Narka. Ładnie, żeś mnie załatwił. Narzekać nie możesz, bo szybko poszedł. Nie ma? Nie ma. O, to poszedł. A widzisz. Ktoś zadowolony. Pokaż mi, jak ten klimat zaraz jak wygląda.
Klarsztajn? A to jest na te wkłady? Tak. To nie, to czemu? Od razu... Woda, wkłady, wszystko. Co ty, to nie chłodzi. Jak to nie? To nie chłodzi. Ja już to przerabiałem na te wkłady. To jest takie, wiesz... Nie, no ja pod zastaw. Więcej z tym roboty niż tak. Ja pod zastaw, ja go odbieram. To jest akurat moje na lato. Nie, go odbieram na pewno. Klimatyzator jak sobie odpuścimy? A to? Co z tym? No pod zastaw. A. To miało być razem. No nie, to będzie tylko to. Ile mi za to dasz? Z 50 zł? Może być. No to co ty? No to ile chcesz? Z 200 potrzebuję co najmniej, dlatego przyjechałem z tym i z tym. Co tu się stało? To jest rdza. A czemu aż tak? No wilgoć. To gdzie ty to trzymałeś? W piwnicy. Tego wkręta wejść z magnesu. Tutaj akurat nie powinno ta rdza jakoś wybitnie przeszkadzać. Ty, co mama? O kurwa, ty, rzeczywiście, jak w dół celuje, to się poluźnia i... Co ma? Słyszałeś, się przyspiesza? Co ci przyspiesza? Co brałeś? No przyspiesza w chuj! Bateria może. No już popsuł. Wszystko działa. No 5 dych. Dobrze powiedziałeś. Kurwa, z klimatyzatorem potrzebuję 200. Telefonu ci nie, na pewno nie dam. Nie, no aż tak to nie. Ładowareczka jest, bateria jest, nawet sam, co to samą baterię można odjąć. Nie no, no chodzi. Coś jest kurwa, coś jest podejrzana. Przyciskiem wydarzył, musisz mega mocno trzymać, żeby był całe obroty. Pokaż, pokaż mi to. Jest? O. No. No. Przycisz nie, mocno. Nie, wiesz gdzie musisz go złapać? Tu u góry. Nie, tu... ona jeszcze mocniej chodzi. Patrz. Mocniej. A co mam to połamać? Wtedy mi nic za to nie da. Złap u góry. O, pa, pa, pa. 5 dych ci mogę zadać, przyjaciel wiosny. Z klimatyzatorem 200 nie potrzebuję. Jestem klimatyzatora. No ja go odbieram. To na lato przyprowadź. Nie no, odbieram go, siano potrzebuję, k***a. Na pewno odbiorę. A tym bardziej z tym, jak to zastawiam. Czy ja tym robię cały czas. Tu robiłem 5 dych i każdy zadowolony. Nie. Tak. Nie, no jesteśmy niezadowoleni. No nie świruj. No nie może tak być. No weź go, no patrz. Podłącz go nawet, że działa. Wszystko działa ładnie, pięknie, kurwa. To nie zdaje. Śmieszne, kurwa, te śmieszne ruchy ma. Mi zdaje. Nie zdaje. Mi zdaje. Nie, to więcej. Jak go na nowa 99 bez baterii, co ty gadasz? No to kurwa, XD. Znaczy ile bateria do takiej, takiego Parkside'a kosztuje? Grosze jakieś zajebane. W zamrażarce te wkłady trzeba trzymać, żeby to pochodziło chwilę. No ale sam wkład stówę. No. A ja mam dwa. Bez sensu to jest. No weź go! Taki wentylatorek sobie kupić. A nie no, 120 zł do Parkside akumulator. Weź go normalnie. Masz k***a funkcję ten. Obrotów, ch***ów, mujów, większa moc, mniejsza moc, timing. Pięknych pod zastaw. Nawet 200 kurwa. Nie no, klimatyzator zebrał. A nie dobra, to jest jakaś przycena z 99 na 80. To jest jakaś 180, jakaś lepsza. Puścimy! No nie, bądź taki! Klimatyzator na lato. A co mi teraz? Bo jest Parkside i Parkside Performance. Siano potrzebuję, a nie na lato. Ale to ja teraz, no po co mi to? No żeby to leżało, ja to... takie klimatyzatory po stówce, bo ja sprawdzałem. 300 by ten. No, a używane, no to ten będzie używany za 100, no to widzisz, no to nie... No to ja akurat 100 za niego chcę, no niech ci będzie. No nie, no ja nie mogę tak. No telefon na pewno ci nie zostawię. A siano potrzebuje na gwałt. Robimy 5 dyszek czy nie? Czekaj. Co, telefon jeszcze chcesz zostawić? Ja mam inne wyjście, jak ja siano potrzebuję? A po co ci siano? Na życie. Ja mam trójkę dzieci, człowieku. Te pracę niedawno straciłem. Do 5 dych ci nie starczy? No, do 12. Na 5 osób? Do 12? Do 12. Kurwa, przejebane. Za 200 na parę dni? Nie wiem, który jest dzień miesiąca u nich teraz. 12 na 5 osób. Nie starczy. No, 5 dych nie. To byś potrzebował 100. No, troszkę więcej. Na 5 osób? Obiad i w ogóle? No to musisz telefonu nie zostawić. No nie, weź klimatyzator po prostu. Nie chcę klimatyzatora. No weź go i daj 200. I biorę go do
15 teraz. Albo do końca stycznia niech będzie. Dobra, to z klimatyzatorem zrobimy tą stówę, niech stracę. No nie, bo tak to ja stracę. Ja pierdolę. No odbiorę, ale... Czekaj. Czekaj, muszę się zadzwonić, muszę się poradzić. No nie wygląda na takiego, co goduje. Nie, dobra, nie chcę klimatyzatora. Halo, policja? Bo on mnie oszukuje. Klimatyzatora nie chcę wziąć. Bo on mnie oszukuje. A jak tam hasło? Działa. Wszystko jest okej. To dobrze. Laptopik jest tu. Za ile? 700. 699. I wy jesteście braćmi, nie? No. Halo. Kuba mnie robi za przeproszeniem w chuj. Nie chce wziąć klimatyzatora, a za wkrętarkę mi chce dać 5 zł. Powiedział, że razem da mi stówę. Bo on go nie chce, bo one nie znają rezultatów, te klimatyzatory. Bo jest zima. Bo jest zima. Słyszysz ją? Wiedziałem, że tak będzie. Chcesz z nią pogadać? No. Aha. To co, dasz mi za stówę? Dobra, dobra. Ale za stówę. Nie, no za stówę nie, za dwie. Nie, nie da rady. No obiecuję ci, że go odbiorę. Stówka. Dwie i jak nie stówa, to masz gadać z nią. Nie. No to dwie. Dogadamy się. Kurwa, dobra, go tam jebie przez telefon. Ja już mu nie ufam. Straciłem zaufanie do ciebie. Nie zdążyłem. No, no to 5 dyszek. Za wkrętareczkę. Stówka? Mówiłeś, że tam wcześniej było, że stówka może być nawet? I 5 dych za klimatyzator, niech ci będzie. 150. Co? Biorę tylko to. A za to ile mi dasz? No tego nie biorę. No jak to, nie musisz? No nie musisz. Musisz. No patrz jaki ładny, patrz jak on się do ciebie uśmiecha. Ja pierdolę. O, to jest zła karma. 127 zł. Ile? 127 zł kosztuje nowy taki jakiś na Allegro. Pokaż go. To na pewno nie jest ten. Znaczy no nie tej firmy, ale taki klimatyzator przenośny na te wkłady właśnie. Ale to nie jest przenośny. To jest przenośny, możesz go podłączyć wszędzie. Ale nie jest na baterię. Dobra, szkoda czasu. Robimy tu 5 dych za tą wkrętareczkę i każdy jest zadowolony. Dajesz mi 5 dych za to i papier kamień. Boi się. Dobra, papier kamień, jak wygram, to nie biorę klimatyzatora. No. A jak ty wygrasz, to muszę go wziąć. Tak. Tak jest. Dobra, dawaj. Papier kamień na szyce o to, że kurwa przegrywa jeden i przegrywa jeden. Dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Przegrałeś, dziękuję. Kurwa. A mówiłem ci, że się boisz, jak co? Jak ty to robisz? Ja jestem elegancki. Dawaj. Paweł, tu nowy blacik mamy. O, proszę bardzo. Wkłady masz z tyłu, w szufladce. Ja tu muszę zacząć z tą grę w papier kamień o grubsze pieniądze. Kurczę, ale jak ty to robisz? A dobrze zacząłem, nie? No, mogło ci pójść. Ale niestety... Nie, no nie dostanie 150. Dostał? Chyba dostał. Jebany. Wyciągnąć 5 dych, 150 wyciągnął. Elegancko. Elegancko fest. Tak. Śmiesznie.